To już końcówka to prawdziwy roller coaster, ale chyba z, jednak z happy endem dla was, prawda? No tak, no, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o koń, końcówkę, dwa gole dla Krakowi dały nam jeden punkt, i trzeba ten punkt szanować jak najbardziej. Mówiąc nawet właśnie o całym przebiegu gry. Z drugiej strony jednak szkoda, bo znowu prowadziliśmy 1-0. Mieliśmy w sumie sytuację, gdzie mogliśmy się pokusić o podwyższenie. Finalnie straciliśmy bramkę, kończy się remisem, dopisujemy punkt, ale lekki niedosyt jest. Ale chyba jednak, tak jak mówisz, tak jak wspominasz, szanujecie ten punkt, no bo to jednak no wiadomo, że do bardzo długich minut, do bardzo późnych minut prowadziliście 1-0 i bardzo długo już dopisywaliście sobie te trzy punkty. Wy już myśleliście o tym, że ten komplet punktów już jest coraz bliżej? Nie, myślę, że nie, bo yy, kolejne, dwa kolejne mecze u siebie pokazały, że, że trzeba grać do końca, czy Śląs-Wrocław, czy Ruchorzów, yy, gdzie traciliśmy te bramki tak naprawdę w końcówce też długo prowadząc. Tutaj miało być inaczej, no mówię, trzeba oddać Krakowi, bo strzeliła bramkę, ale miała także że strzeliła nam dwie kolejne, które nie były uznane, więc finalnie... Szanujemy ten punkt, dopisujemy ten punkt, ale na pewno trzeba wyciągnąć wnioski, żeby tego już nie popełnić. To inaczej, o którym mówisz, to bardzo defensywny styl gry dzisiaj, jaki mieliście narzucony. Chcieliście zaskoczyć bardziej z kontra przeciwnika? Mieliśmy swój pomysł na, ten, na to spotkanie. Ćwiczyliśmy nowe ustawienie. Fajnie, że, że gdzieś, to, gdzieś to zaskoczyło, mówię, no szkoda tej straconej bramki, ale no trzeba oddać Krakowi, że robiła wszystko, żeby wyrównać, a nawet wygrać ten mecz, więc no jest podział punktów w Krakowie, myślę, że sprawiedliwy. Czy właśnie ten mecz będzie takim decydującym, będzie taką granicą, do tej pory graliście nieco bardziej ofensywnie, to się kończyło, tak jak właśnie mówisz, stratami bramek, czy od tej pory będziemy oglądali bardziej defensywną puszczę? Znaczy, no, na pewno naszym założeniem jest stracić o wiele mniej bramek niż straciliśmy w poprzednich meczach i to jest pierwszy punkt, ale też nie chcemy być drużyną, która gra tylko defensywnie, tylko się broni, tylko także chcemy kreować swoje sytuacje i, i po prostu musimy znaleźć odpowiedni balans między defensywą a ofensywą, żeby skutecznie bronić, ale też mieć swoje sytuacje.